W nowym dniu, w nowym vlogu i w nowym tygodniu. Dzisiaj mamy poniedziałek i ja zaczęłam nowy tydzień od treningu z Moniką. Ostatni taki trening właśnie z Moniką robiłam dokładnie 30 czerwca, także w lipcu i w sierpniu jeszcze nie było. Jakoś tak ostatnio stwierdziłam, że chciałabym wrócić, bo to mnie tak porządnie zawsze męczy, tak coś tak dziwnie tutaj cień się robi. Takie wiecie, 30-40 minut zmęczenia. Zrobiłam właśnie taki jeden z moich ulubionych 30 minut, także myślę, że jak na początek tak fajnie zacząć od czegoś krótszego, ale intensywny. On jest naprawdę taki fajny, ale w rytm muzyki, więc bardzo dobrze się ćwiczy. Podlinkuję Wam na dole. To jest mój ulubiony chyba trening Moniki. Jeszcze mam jeden taki 37-minutowy. Też Wam mogę zostawić link. To są takie dwa, które lubię najbardziej, ale oczywiście jest ich więcej. Mam całą playlistę z treningami, które lubię robić, więc też Wam zostawiam linka. I tak, 30 minut, trochę kalorii spalonych. No i ja od razu czuję się tak lepiej. Od razu człowiek ma inne nastawienie na nowy dzień czy na nowy tydzień. Wydaje mi się, że Monia będzie robić jakieś wyzwanie od września, ale mogę się mylić. Pamiętam, że coś mówiła właśnie, że po wakacjach będzie jakieś wyzwanie, więc chciałam też już, wiecie, trochę wrócić w ten rytm, zanim zacznie się jakieś wyzwanie, żeby mi było troszeczkę łatwiej. Więc tak, słuchajcie, trening zrobiony. Ja na sobie mam mój ulubiony, klasyczny, czarny zestaw z marki StrongPoint. Często pytacie, czy kod jest aktywny, czy dalej działa, czy mam jakiś kod. Kod rabatowy do StrongPoint jest stały, tylko zmienia się promocja, także ja Wam staram się na bieżąco informować, jaka promocja jest w tym miesiącu, czy jest jakaś większa zniżka właśnie z moim kodem, ale mój kod Alice zawsze działa i zawsze jakąś tam zniżkę w koszyku macie. I teraz też trwa promocja na stronie StrongPoint. Są już promocje do minus 60%, a z moim kodem Alice macie dodatkowe minus 10% w koszyku na Wasze zamówienie. Także do tych promocji, które są już na stronie, mój kod daje Wam dodatkowe minus 10%, więc myślę, że fajnie. A właśnie teraz trwa taki ostatni etap wakacyjnych promocji, a szczegółowe informacje dotyczące promocji macie tutaj na ekranie i w opisie pod filmem, także zerkajcie tam. Więc tak, dopijam wodę, trening zrobiony, humor od razu lepszy. Pogoda się troszeczkę u nas w Trójmieście ostatnio poprawiła. Dzisiaj ma być, słuchajcie, 27 stopni. Co prawda niedługo, bo tylko chyba, wiecie, tak rośnie i o 15 ma być, no, 26. I potem znowu spada do 23 wieczorem, ale i tak to jest cieplej niż w poprzednich tygodniach. Jutro ma być 33,
stopnie, także całkiem sporo, pełne słońce i dopiero gdzieś przy piątku załamanie pogody, ale chociaż na trochę wróciło do nas lato, więc właśnie w weekend można było założyć sukienkę, poczuć ciepło i aż tak było dziwnie. Wczoraj właśnie byli u nas znajomi w niedzielę na kawę i ciasto i tak rozmawialiśmy, że aż dziwnie było, że jest tak ciepło, jak się wychodzi, że można sukienkę założyć. Po tylu dniach deszczowych, takich bez słońca, no to naprawdę fajnie, że teraz trochę można się tym słoneczkiem naładować. Teraz mam takie lepsze nastawienie, jak wiem, że zaczęłam nowy tydzień od treningu. Wieczorem w ogóle też może będzie mała aktywność, może pójdziemy na rower, ale to jeszcze zobaczymy. Natomiast tak, dopijam wodę, lecę pod prysznic i czas zabrać się do pracy, bo czeka mnie dzisiaj trochę księgowości niestety, ale trzeba to zrobić. I potem montaż filmów, mam w sumie dwa do zmontowania, więc jest dzisiaj co robić. Się z Wami później. My się szykujemy właśnie na rowery. Jest już, powiem Wam, no później, trochę się do Was nie odzywałam, ale idziemy się trochę przejechać. O, a co tu wystaje? Nieodłączny element roweru, tak? Kaski szykujemy. Idziemy się przejechać, ale naszym takim celem jest falochron zachodni i zachód słońca. Zobaczymy, jaki ten zachód dzisiaj będzie. Mam nadzieję, że jakieś wielkie chmury nie najdą, bo niby dzisiaj tak miało być, ale w ciągu dnia było naprawdę ładne niebo. Także jedziemy, przejedziemy się i mam nadzieję na koniec zobaczymy ładny zachód słońca, także zabieram Was z nami, bo tam zawsze było pięknie. Na sobie mam leggingsy i założyłam tą krótką bluzę, bo one są fajne, bo no nie wiem, jakoś tak lubię takie krótkie bluzy. Wiecie, nie wystaje Wam gdzieś, nie wisi, tylko jest idealnie dopasowana, więc założyłam tą różową. Także mam na sobie leggingsy, bluzę i za chwilę jedziemy. Pakuję jeszcze tylko do torebki właśnie aparat i wyjmujemy rowery. Jedziemy na dół i ruszamy, także zabieram Was na krótką wycieczkę rowerową, taką wieczorną i mam nadzieję właśnie z pięknym zachodem słońca. Zachodu to nie ma. Drugi raz już tu jesteśmy. Najpierw urodziny moje, teraz znowu nic, miesiąc jutro później. Możemy znowu spróbować. Jutro? Jezu, jak mi gorąco w tym kasku. Tobie też? Ja się przyzwyczaiłem. Ja nie. Ale jestem ulizana teraz. No. No mogło być gorzej. Nie jest jeszcze tak przynajmniej źle. Przynajmniej nie będzie burzy. No tak, wtedy była burza, faktycznie. Coś tam się przebija. Ale pamiętasz rok temu? Rok temu było takie, że aż raziło pomarańczą. Piękne było rok temu. Może jeszcze trafimy.
kochani, witam was serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy wtorek, chciałoby się powiedzieć sobotę, bo jest wolny, ale nie, dzisiaj mamy wtorek, gdzie jest święto i dzisiaj właśnie jest wolne, więc wydaje się, jakby był weekend. I my wybieramy się na śniadanie do Tu Można Marzyć. Już kiedyś was tam zabierałam, nagrywałam też Reelsa na Instagram, więc możecie to u mnie na Instagramie znaleźć, ale jest to bardzo fajna śniadaniownia. Mam nadzieję, że będzie tam dla nas miejsce. Jeśli nie, to jeszcze jest obok druga śniadaniownia, Jak się masz, chyba się nazywa, ale mamy nadzieję, że uda się dostać jednak do Tu Można Marzyć i że tam zjemy sobie fajne śniadanie. Jeśli będziecie tam w niedzielę na śniadaniu, to możecie też zahaczyć Obchli Targ, bo jest tuż obok, właściwie za tą knajpą, co niedzielę i można tam znaleźć różne skarby. I tak, ja na sobie mam tą białą sukienkę z Nubes, dlatego, że dzisiaj ma być naprawdę upalnie, chyba 35 stopni ma być, coś takiego, więc ta sukienka jest idealna właśnie na takie upały, dlatego że nie musicie zakładać stanika, nic tutaj nie prześwituje, plecy macie gołe, tylko jest przewiązane, no i jest krótsza, przewiewna, no i naprawdę bardzo, bardzo wygodna. Jedyne, co muszę zaznaczyć przy tych sukienkach, to fakt, że one są lniane, więc się oczywiście gniotą, ciężko je rozprasować, chociaż to moje żelazko całkiem dobrze sobie radzi, więc to jest wyprasowana sukienka. W aparacie mam wrażenie, że nie widać, ale wystarczy gdzieś się oprzeć i już się coś zagniata, ale mi to jakoś bardzo nie przeszkadza, póki to nie jest takie, wiecie, wymięte z prania, tylko jednak przeprasowane, to dla mnie nie musi być to idealnie gładkie, ale tak pięknie wygląda z tyłu ta sukienka z tym wiązaniem. No i do tego sandałki, torebka i można iść. Także dzisiaj wolne, spędzamy dzień razem, no i właśnie z tej okazji idziemy na śniadanie. Ja wstałam po 7, jest po 9, myślałam, że wyjdziemy o 9, ale myślę, że to i tak dobry czas, mam nadzieję, że stolik dla nas się znajdzie, bo to nigdy nie wiadomo, jak to będzie z tymi miejscami w weekendy i święta, to bywa naprawdę bardzo, bardzo różnie. Słuchajcie, torebka, jeszcze będą sandałki, okulary i lecimy. No pięknie wygląda ta sukienka z tyłu, naprawdę jest przepiękna, taka niby prosta, ale bardzo się cieszę, że kupiłam te sukienki i już wiem, że co roku będę je nosić, bo są naprawdę wygodne, przyjemne, takie wiecie, przewiewne, więc na upały idealne. No dobra, także zbieramy się i zabieramy was na śniadanie. Właściwie przed kolacją. Byliśmy na tym śniadaniu w Tu Można Marzyć i bardzo serdecznie polecam wam to miejsce. Później poszliśmy na spacer do Parku Oliwskiego, no bo to jest tuż obok, więc szkoda było nie podejść. Posiedzieliśmy chwilę, wróciliśmy do domu i później mieliśmy gości. Przyjechała Kuby siostra, mama, tata, także siedzieliśmy sobie kawa, ciacho i spędzaliśmy razem czas, a później tak naprawdę siedzieliśmy w domu, odpoczywaliśmy. Dzisiaj jest dzień wolny, więc też nie mieliśmy jakichś wielkich planów. Ale za to teraz zabieramy was na plażę, bo robimy sobie piknik. My staramy się takie właśnie wakacyjne, letnie pikniki co jakiś czas robić. Co prawda nie było jeszcze takiego, wiecie, grilla w parku w tym roku, ale nie wiem, jakoś się nie składa. Przez to, że ostatnio się ta pogoda dosyć mocno pogorszyła, no to ciągle nie było kiedy, bo padał deszcz. Teraz się pogoda poprawiła, więc może jeszcze grill w tym sezonie gdzieś w parku będzie. Natomiast dzisiaj robimy piknik. Mamy już przekąski przygotowane. Przed chwilą
chwilą też upiekliśmy sobie taką, wiecie, bagietkę czosnkową w piekarniku, więc zabierzemy ze sobą. No i co? Mam nadzieję, że fajnie spędzimy czas, że może będzie dzisiaj ładny zachód słońca, zobaczymy. Jest gorąco, bo jest, słuchajcie, przed 19, a jest nadal 30 stopni. W ciągu dnia było 35, więc naprawdę dzisiaj jest upał na maksa. Ja dalej w tej sukience, jest naprawdę przepiękna, bardzo wygodna, idealna na właśnie takie upały, no bo tak naprawdę materiał jest z przodu i na dole, plecy macie całe odkryte, jest bardzo przewiewna, więc jeśli będziecie chcieli kiedyś sobie ją kupić, to polecam. Wiem, że... Znaczy, tak mi ktoś pisał na Instagramie pod rolką, że chyba już nie doszywają tych sukienek w tym sezonie. Też wiecie, nie ma co się dziwić, bo jeśli to nie jest jakaś wielka sprzedaż, no to nie chcą trzymać produktu na magazynie, bo to są zamrożone pieniądze, więc szyją mniej więcej tyle, ile szacują zamówień, także jeśli sezon powoli się kończy albo psuła się pogoda, to pewnie nie produkowali aż tyle sztuk, ale może jeszcze coś wróci, wiecie, ze zwrotów czy coś, że ja bym jeszcze próbowała polować, a jak nie, to za rok na początku sezonu, dziewczyny, polujcie na sukienki z Nubes, bo są genialne. Także co, my się zbieramy, chcieliśmy właśnie tak przed 19 wyjść i idziemy na taki wieczorny piknik. Mam nadzieję, że posiedzimy sobie trochę, może godzinkę, może krócej, może dłużej, zobaczymy, że będą ładne widoczki. Nie widzę chmur, tak jak wczoraj na wieczornym zachodzie słońca, więc są szanse na to, że będzie bardzo ładnie. Super, w ogóle piękne kolory dzisiaj były na niebie, naprawdę, jak robiłam zdjęcia, to aż mówię wow. Czasami po prostu tak pięknie to wygląda. Wiecie, niebo przechodziło z takich błękitnych kolorów, zaczynało wchodzić w takie różowe. I w ogóle te kolory w telefonie, jak robiłam zdjęcie, wyglądały na takie ostre, nasycone. Ta woda taka niebieska, no naprawdę pięknie to dzisiaj wyglądało. Używam tonik z Uzdrowisko. Ostatnio sobie zrobiłam od niego przerwę. Testowałam trochę ten nowy z Basic Lab. Teraz wracam, bo trochę się za nim stęskniłam. Lubię bardzo działanie tego toniku i to, jakie daje uczucie na skórze. W ogóle bardzo ładnie pachnie. Także polecam, jeśli jeszcze ktoś z Was nie testował. Tonik Esencja bezwacikowy na ładną cerę z marki Uzdrowisko. 100% napar z fiołka i dziewanny i kwas hialuronowy 4D. Tutaj macie napis, że jest bardzo wydajny i faktycznie jest. Nadal mam, no może nie połowę, już mniej niż połowę, ale gdzieś tyle mam wrażenie jeszcze go zostało. Także naprawdę fajny. Także wypad na plażę udany. Było naprawdę ciepło do samego końca, gdzie zwykle, jak już wiecie, słońce zajdzie, to tutaj no nie zawsze jest ciepło. Czasami trzeba coś na siebie zarzucić, jakąś bluzę czy coś. A dzisiaj było naprawdę bardzo ciepło. Serum z ceramidami. Dzisiaj naprawdę bardzo udany dzień. My tam byliśmy właśnie koło 10:00, zjedliśmy, zdążyliśmy zrobić spacer. Po 12:00 przyjechali rodzice Kuby z jego siostrą. Posiedzieliśmy i w sumie był taki bardzo fajny, spokojny dzień. No, lato wróciło ostatnio do Trójmiasta. Dajcie znać, jak to jest u Was, czy też wróciły upały. U nas to się chyba ma utrzymać jeszcze właśnie teraz do końca tygodnia i kolejny tydzień. Nie wiem, jak później, ale no lato w Trójmieście trwa.
trwa, więc jeszcze chwilę jakieś Summer Diaries się pojawią, ale myślę, że to już jedne z ostatnich, bo wydaje mi się, że gdzieś w połowie września zaczniemy jesienny content. Nie wiem, dajcie znać, kiedy powinnam zacząć. Na pewno w październiku już będzie jesień. Myślałam, że może, wiecie, zacznę przemycać coś bardziej jesiennego w okolicach połowy września, no chyba, że dalej będzie 30 stopni i ciężko będzie wczuć się w ten letni klimat, ale no zobaczymy. Także ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o nowych filmach, o nowych vlogach i widzimy się już niedługo, także do zobaczenia, buziaki, pa!